Cześć, dzień dobry. Magda Kopaczewska, Relacje Inwestorskie LPP i Przemysław Ludkiewicz, wiceprezes zarządu LPP. Witamy Was na naszej konferencji wynikowej, na której przedstawimy Wam nasze wyniki za miniony kwartał, opowiemy, co ciekawego wydarzyło się w naszej firmie od ostatniego naszego spotkania i opowiemy o naszych planach. Na końcu tradycyjnie zapraszamy Was do sesji pytań. Taki mamy plan na dzisiaj? Ja teraz przekazuję głos już Przemkowi. Dzięki Magda, witam Państwa, dzień dobry. Zaczniemy od kluczowych wydarzeń tym razem I, i mam dla Państwa dwie wiadomości: dobrą i złą. Ta dobra wiadomość to oczywiście nasze wyniki za drugi kwartał, które, które były dobre, natomiast zła to to, jakie perspektywy widzimy przed nami, przez spółką na zbliżające się kwartały. Ten drugi kwartał był wyjątkowo dobry, a to ze względu na kilka, kilka takich zbiegów okoliczności, które pomogły nam wypracować te lepsze wyniki. Przede wszystkim przesunięty popyt. Pamiętają Państwo, że mieliśmy lockdown w pierwszym kwartale, a ten drugi kwartał, którym w naszym przypadku jest przesunięty o jeden miesiąc, a więc zaczyna się w maju, trwa do końca lipca. Mieliśmy już sklepy stacjonarne otwarte po lockdownie. I stąd takie przesunięcie popytu z pierwszego na drugi kwartał. Z drugiej strony mieliśmy lepsze marże, marże handlowe, dzięki temu, że kupowaliśmy nasze towary kolekcji wiosny-lato, jeszcze w ubiegłym roku, w czasie pandemii, kiedy mogliśmy wynegocjować lepsze, niższe ceny na zakup tych towarów. No i przede wszystkim konsument, który był silny, który mocny, chciał kupować właśnie w tym okresie. Po lockdownach na wiosnę, dzięki czemu nie musieliśmy sto stosować dużych yy, przecen, dużych promocji towarów. No i transport działał bez zarzutu. Yy, koszty transportu były jeszcze wtedy niskie, czy powiedzmy może wtedy normalne. I mogliśmy mieć wszystkie towary w naszych magazynach i sklepach na czas. No i to były te dobre wiadomości, yy, natomiast patrząc w przód, patrząc na kolejne kwartały, na ten rok, ale również przyszły rok, pierwsze półrocze, no to widzimy wiele zagrożeń. Przede wszystkim opóźnienia w transporcie morskim. Widzimy, że wiele statków nie przybyło na morzu, natomiast wiele firm chce przetransportować swoje towary i w związku z tym zaczyna się trudność w plasowaniu kontenerów na same statki. Oczywiście, alternatywą jest kolej. My też próbowaliśmy. Czy próbujemy ciągle włożyć nasze kontenery na kolej, na, na pociągi jadące właśnie z Chin do Europy? Natomiast też są problemy. Problemy takie, że wszyscy próbują prze, przesunąć swoje kontenery, właśnie do sklepów, do magazynów, i w związku z tym mamy korki również na trasach kolejowych. Te opóźnienia sięgają w tej chwili już nawet 3 tygodni, no, co nie muszę Państwu mówić, że dla nas w okresie, kiedy chcemy handlować na przykład kurtkami i brak tych kurtek na sklepach powoduje, że będziemy mieli naprężenia w dostawach i będziemy mieli no, być może nawet gorsze marsze. A co jeszcze nas, nas czeka? Widzimy wzrost cen produkcji. Fabryki, w których szyjemy w Azji mhm. zwiększają... Ceny dla producentów, dla, dla firm takich jak nasza, 10-20% do 20 rosną ceny zakupu już na sezon wiosna-lato 2022. Do tego dochodzą też zakłócenia w fabrykach. Od 20 września słyszymy, nasze fabryki z Chin informują nas, że zaczynają być przerwy w dostawach prądu także fabryka zamiast pięciu czy sześciu dni w tygodniu pracuje tylko dwa dni w tygodniu no to oczywiście oznacza kolejne problemy z dostawami i z produkcją a dodatkowo no niedobory sprzętu komputerowego na krajowym rynku widać że są problemy z dostawą elektroniki nasze tagi RFID też musimy Mamy ich mniej niż przewidywaliśmy, także to też wpływa na nasze plany. Dodatkowo brak materiałów budowlanych. Magazyn, który budujemy w Brześciu Kujawskim, ma już opóźnienia z powodu braku materiałów. Tak samo z niektórymi sklepami, brak mebli, brak. Materiałów oświetleniowych, no to wszystko to jest taka sytuacja bez precedensu, ale ja nie pamiętam do tej pory takiej sytuacji rzeczywiście w naszej firmie, żebyśmy mieli tak duże naprężenia po stronie dostaw. Czyli rok temu klienta nie było, czy klient nie chciał kupować, nie mógł kupować, brakowało popytu, ale podaż działała. A dzisiaj mówimy, że popyt na rynku jest. klient chce kupować, ale podaż zaczyna szwankować. Także przed nami rzeczywiście. Kolejne turbulentne kwartały. Nasza spółka będzie starała się z nimi radzić no tak jak będziemy mogli sobie e, jak najlepiej, tak jak do tej pory radziliśmy w tych trudnych czasach covidowych. Proszę Państwa, y, przypomnę może, jak wyglądał y, ten drugi kwartał, albo może nawet całe pierwsze półrocze tego roku. Na tym slajdzie pokazujemy, jak wyglądał rok poprzedni, kiedy w lutym zaczęła się taka no, naprężenia związane z COVID-em, a od marca lockdowny, które trwały do początku maja, i w zasadzie w tym roku było podobnie. Również mieliśmy już od lutego lockdowny w niektórych krajach, później kontynuowane w wielu krajach do w zasadzie początku maja. Od maja, od maja znowu mieliśmy lepszą sytuację, otwarte centra handlowe, popyt się wtedy bardzo mocno rzeczywiście ujawnił, klienci chcieli chodzić do sklepów, stąd rzeczywiście drugi. Drugi kwartał bardzo dobry sprzedażowo. I proszę spojrzeć na ten slajd, na którym pokazujemy w sposób graficzny, jak wyglądały lockdowny po dniach w podziale na poszczególne kraje. Widać rok temu taką dużą koncentrację, że prawie wszystkie kraje miały lockdowny od połowy marca do początku maja. W tym roku było trochę inaczej. Nie wszystkie kraje miały lockdowny. Takie dwa najważniejsze nasze rynki, a więc Rosja i Rumunia, nie miały lockdownów. Natomiast były kraje takie jak Niemcy czy Czechy, które, w których lockdowny trwały o wiele, wiele dłużej, już od lutego aż do nawet połowy maja, więc rzeczywiście dłuższe restrykcje w niektórych krajach niż, niż rok temu. I Przejdźmy do najważniejszych wydarzeń. Takie cztery bloki tematyczne, które wybraliśmy, to przede wszystkim uruchomienie nowego magazynu dla e-commerce w Rosji. to to jest inwestycja w zieloną energię związane właśnie z, naszymi, z naszą budową nowego centrum logistycznego w Brześciu i panelami, które tam stosujemy do pozyskiwania energii ze słońca. Kolejny element tych wydarzeń to wzmocnienie kolekcji w rezerwt oraz najważniejsze chyba w tym wszystkim kolejne elementy naszej ekspansji, a więc otwarcie kolejnych sklepów kolejnego, otwarcie kolejnego kraju, Macedonia Północna i otwarcie sklepu internetowego dla naszych klientów w Bułgarii. Oddaliśmy właśnie Nowe Fulfillment Center, czyli taki magazyn. Dla sklepów e-commerce. Oddaliśmy do użytku ten magazyn w Rosji pod Moskwą. Jest to zastąpienie dotychczasowego magazynu. Ten dotychczasowy był dwa razy mniejszy, a więc ten, który mamy teraz, dzięki temu, że jest większy, ale też dzięki temu, że ma zainstalowane nasze oprogramowanie i, i działa w naszym, w naszym reżimie organizacyjnym. Pozwala nam to trzykrotnie zwiększyć wydajność w porównaniu do tego, co było poprzednio. Także zastąpiliśmy magazyn, w którym operowała firma trzecia, naszym magazynem, w którym operowane operacje są dokonywane według naszych standardów na naszym softwarze, co znacząco poprawia w tej chwili dostępność towarów dla klienta rosyjskiego. Ale też, co ważne, mogliśmy uruchomić nowe formy dostaw, to czego nie mieliśmy do tej pory na rynku rosyjskim. A to, czego klient wymaga, to są te dostawy do takich fitting roomów. Czyli w Rosji jest bardzo popularny taki, powiedziałbym, punkt odbioru towaru, gdzie są przymierzalnie. A więc wchodzimy do takiego punktu, pracownik takiego punktu wydaje nam paczkę, możemy od razu ją rozpakować, bo w tym pomieszczeniu są przymierzalnie. W związku z tym klienci rozpakowują paczki, przymierzają odzież, to, co im pasuje, oczywiście zostawiają, to, co chcą oddać, natychmiast wracają do, do tej osoby przy ladzie. W związku z tym jest to rzeczywiście sprawny poziom obsługi zwrotów. My do tej pory tego nie mieliśmy. Teraz dzięki nowemu fulfillment center w Rosji takie usługi już klientom rosyjskim możemy zaoferować. W związku z tym też widzimy, jak przekłada się to w pozytywny sposób na zwiększoną sprzedaż na tamtejszym rynku. Kolejny ważny element naszej strategii zrównoważonego rozwoju to energia. Mamy tutaj dwa elementy. Z jednej strony, właśnie podpisaliśmy umowę na dostawę energii wiatrowej. Jest to kontrakt, który jest podpisany na 10 lat z możliwością przedłużenia i w zasadzie z dużą nadwyżką powinien pokryć nasze potrzeby w tutaj zużycia energii na terenie trójmiasta w naszych budynkach centrali jak również w naszym magazynie w Pruszczu Gdańskim. Kolejny ważny element naszej strategii to panele fotowoltaiczne i oczywiście pozyskiwanie energii ze słońca. Nasz magazyn w Brześciu Kujawskim będzie miał na dachu zainstalowanych nie wiem, mnóstwo paneli, które pozwolą nam rzeczywiście w pełni Pokryć zapotrzebowanie energetyczne tego obiektu, a dodatkowe elementy, dodatkowa technologia, która jest w tym obiekcie związana z moderacją światła czy zmianami klimatyzacji, wentylacji, pozwolą na na pewno lepszy komfort pracowników w tych, w tych magazynach. I jeszcze element na temat naszej kolekcji. Tutaj już poproszę Magdę, żeby mi pomogła i powiedziała kilka słów o tym, co się dzieje w rezerwie. Dzięki Przemek. W tym kwartale dużo działo się właśnie w naszej marce głównej, marce Reserve. Wprowadziliśmy nową linię Newborn dla maluszków i jest to uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty w marce REKITS. Dzięki temu nasza klientka, klientka Reserve, która jest mamą również, jest z nami na dłużej. W tej nowej linii duży nacisk kładziemy na Wygodę, komfort, jakość i oczywiście modę. Postawiliśmy też barwę rezerw na odzież dla przyszłych mam, odzież ciążową. Wiemy, że na rynku jest zapotrzebowanie na odzież tego typu, która byłaby zarówno wygodna, komfortowa i też nadal w najnowszych trendach. Rozwinęliśmy też w naszej marce Reserve trend at leisure. Trend, który łączy styl sportowy ze stylem miejskim i ze stylem eleganckim. Tak dla zobrazowania połączenie marynarki oversize'owej do sportowych spodni typu Leginsy, albo nawet spodnie dresowe sneakersy na stopach, i do tego elegancka torebka. Jeszcze kiedyś styl budzący zdziwienie, dzisiaj bardzo popularny. Kończąc, już temat mody, powiem jeszcze o jednej informacji. Słuchając głosu klientek naszych, rozszerzyliśmy rozmiarówkę w, naszym, w naszej marce Rezerw. Także już teraz będzie można kupować coraz większe rozmiary. I myślę, że tutaj postawię kropkę jeśli chodzi o sprawy modowe, a teraz przekażę głos Przemkowi, który opowie też jeszcze inne ciekawe rzeczy, które się działy w naszej firmie. Dziękuję, Magda. Kontynuujemy nasz rozwój w kolejnych krajach. Zadebiutowaliśmy z naszymi sklepami w Macedonii Północnej jest to 26 rynek, na którym mamy nasze sklepy. Także w skopie w stolicy kraju otworzyliśmy sklep marki Reserve. W kolejnych tygodniach otwieramy sklepy kolejnych naszych marek. No i ważna też informacja. W ramach kontynuacji ekspansji na Bałkany. Otwieramy też sklep, otworzyliśmy sklep internetowy w Bułgarii, który już w pierwszych dniach odnotował bardzo wysoką odwiedzalność. Widać, że tam gdzie nasze marki są znane, cieszą się popularnością, rzeczywiście ten, ten internet bardzo szybko zdobywa uznanie klientów. I zerknijmy proszę na mapę. Przypomnę jeszcze, że zielonym kolorem zaznaczyliśmy na mapie te kraje, w których mamy sklepy stacjonarne i internet. Na niebiesko te kraje, które, w których mamy tylko sklepy stacjonarne, i kolorem łososiowym zaznaczyliśmy te kraje, gdzie mamy tylko sprzedaż internetową. Także ponad 2000 sklepów stacjonarnych w naszej sieci na koniec pierwszego półrocza czyli na koniec lipca. W tej chwili wszystkie sklepy pracują. Nie mamy żadnych lockdownów, żadnych obostrzeń, natomiast no, już niektóre kraje, niektóre spółki zgłaszają mi takie ryzyko, m.in. spółka z Ukrainy, że tam coraz więcej jest tak zwanych czerwonych stref w kraju, więc no, czekamy z niepokojem, czy nie pojawią się kolejne lockdowny tej jesieni. Zobaczymy. I podsumowując, czy może podkreślając takim dużym zdjęciem, co się dzieje w biznesie, to także ponad 2000 sklepów na koniec półrocza, ponad 23% wzrostu powierzchni handlowej, w tym rok do roku, 25 krajów w sieci stacjonarnej, 30 krajów ma online, także razem jesteśmy obecni w 38 krajach. Z naszymi sklepami internetowymi i offlineowymi, a sprzedaż grupy wzrosła ponad 80% w pierwszym półroczu tego roku. I przejdźmy do wyników drugiego kwartału. No, na wykresie widzą Państwo dużą dynamikę. Wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży w drugim kwartale licząc rok do roku. Ponad 70% wzrostu. Wszystkie nasze marki odnotowały silne dwucyfrowe wzrosty, a marka Sincej nawet trzycyfrowy wzrost sprzedaży. Mówimy tutaj o sprzedaży oczywiście omnichannelowej, a więc połączone sprzedaże sklepów stacjonarnych offline i online. Tylko marka House jeszcze ma mniej przychodów z zagranicy niż z Polski. Wszystkie pozostałe marki już większość swoich obrotów, większość sprzedaży. Generują za granicą. Także to duże odbicie popytu, które widzieliśmy po lockdownach, bo po, no, pierwszy kwartał był jeszcze w lockdownach, drugi już, już nie, także duże odbicie. Klienci chętnie chodzą do sklepów stacjonarnych, chętnie kupują odzież wiosenno-letnią. Widać też, że internet na szczęście no, nie spada. Tutaj mamy. Co prawda wolniejsze dynamiki wzrostu sprzedaży internetowej niż w poprzednich okresach, ale to właśnie dlatego, że duża część popytu ujawniła się w sklepach stacjonarnych. Sprzedaż online wzrosła o 27% rok do roku, przy czym największe wzrosty mieliśmy w krajach Unii Europejskiej poza Polską. Cieszy nas to, że wszystkie regiony oczywiście rosną, a mamy nadzieję, że regiony Europy Wschodniej, a więc Rosja, Ukraina, tutaj po zmianie tego magazynu Po otwarciu nowego magazynu pod Moskwą będą również lepiej sprzedawać w kolejnych okresach. Także w drugim kwartale 22% całości sprzedaży grupy była generowana przez sklepy internetowe. No i nadal widzimy ten, ten trend przesuwania się klientów do używania urządzeń mobilnych. Także ponad 86% wszystkich wizyt na naszych stronach sklepów internetowych jest generowane przez yy, smartfony. I prawie 70% sprzedaży to już przechodzi przez urządzenia mobilne. I spójrzmy jeszcze na sprzedaż według regionów, sprzedaż geograficzną. W Polsce mamy około 40% całości sprzedaży, także większość już sprzedaży, 60% pochodzi spoza Polski i widać, że dynamicznie przyrasta rzeczywiście region wschodni, CIS, ponad 100% wzrostu rok do roku na sprzedaży, ale również silne wzrosty w Europie poza Polską. Po prawej stronie w, na, w tabeli widzą Państwo korespondujące tutaj z, ze sprzedażą wzrosty powierzchni handlowej, także prawie 24% wzrostu powierzchni handlowej. Wszystkie regiony łącznie z Polską mają wzrosty. Najbardziej dynamicznie prawie 50% wzrostu. Rośnie, rosną rynki wschodnie. Kilka słów na temat marży, to co już wcześniej powiedziałem. Dobra marża handlowa, która wynikała z tego, że mieliśmy tanio kupiony towar, właśnie te zamówienia, które złożyliśmy na towary wiosenno-letnie jeszcze w apogeum kryzysu. A dodatkowo niewiele przecen, bo klienci chętnie te towary kupowali. No, Sprzyjał nam również kurs dolara amerykańskiego. Teraz, czy dzisiaj, patrząc na kurs dolara, który jest już ponad 4 zł, no, trochę się martwimy, jak będą wyglądały te marże w kolejnych sezonach. Po prawej stronie widzą na Państwo zapasy na naszym wykresie. Także zapasy delikatnie rosną, no bo rośnie nam liczba sklepów, rośnie powierzchnia handlowa, handlowa i rośnie nam sprzedaż internetowa. Natomiast. Ten wskaźnik, który pokazuje zapasy na 1 m2 trzyma się na podobnym poziomie jak w ostatnich trzech kwartałach, a więc na poziomie około 1440 zł. Koszty sklepów. Koszty sklepów są no, na dość niskim poziomie. Proszę spojrzeć, że na wykresie no, po lewej stronie widzą Państwo jeszcze koszty z 2019 roku, które to no, było około 200 zł z metra kwadratowego na, na sklep. Tak. W, po, po prawej stronie widzą Państwo, jak mocno zmieniły się te koszty w czasie pandemii. W zasadzie wszystkie elementy kosztowe uległy zmniejszeniu. Teraz, kiedy wychodzimy już na prostą, kiedy sklepy działały w tym drugim kwartale i to działały bardzo dobrze, widać, że Cieszy nas, że koszty nie wracają do tych poziomów sprzed pandemii nie jest to 200 zł, ale jest to około 160-170 zł z metra kwadratowego, także utrzymujemy ciągle niższe rok do roku koszty z metra, jeśli chodzi o najem powierzchni handlowej, a więc czynsze. Natomiast rosną już koszty związane z personelem. Te dobre sprzedaży wymagają większej liczby pracowników w sklepach, stąd wzrost tego komponentu kosztów personelu. No i też otwarcia nowych sklepów, zatowarowanie nowe materiały, które muszą wjechać do sklepów, też powodują, że tak zwane pozostałe koszty sklepów na metr kwadratowy rosną. Przez wzrost kosztów całościowo o 11% rok do roku kosztów sklepów. I po prawej stronie widzą Państwo koszty całościowe, więc sklepy centrala, no i duża część e-commerce. Tutaj szczególnie koszty logistyki e-commerce. No one już w zasadzie wracają do tych poziomów sprzed pandemii, wtedy to było około 300 zł z metra kwadratowego. I do takich poziomów w tej chwili wracamy. Widać tą zmianę. Rzeczywiście koszty sklepów są niższe, natomiast koszty logistyki, koszty e-commerce, koszty rozwoju naszego biznesu powodują, że koszty całościowe wzrosły o 14% rok do roku. I przejdźmy już do wyników finansowych. Za drugi kwartał sprzedaż wzrosła nam o ponad 70%, 3,6 miliarda złotych sprzedaży w samym tylko drugim kwartale. Dobre marże handlowe przy niskim czy wolniejszym wzroście kosztów niż wzrost sprzedaży dały nam prawie 600 milionów zysku operacyjnego w drugim kwartale i ponad 450 milionów złotych zysku netto. Na kolejnym slajdzie, nie będę go omawiał, ale na kolejnym slajdzie znajdą Państwo tutaj porównanie, jak wyglądały nasze wyniki pod MSSF 16 wobec tego, jak raportowaliśmy jeszcze wcześniej, przed rokiem 2019 nasze wyniki. No w tym momencie, w tym drugim kwartale wyniki pod MSSF 16 były troszkę lepsze niż te, które są pod MSR 17. I podsumowując, całe pierwsze półrocze, wyniki za półrocze, mamy prawie 6 miliardów złotych sprzedaży za, to, za ten okres. To jest wzrost ponad 80%. Przy dobrej, znacząco lepszej marży handlowej i kosztach rosnących znowu wolniej niż sprzedaż, mamy zysk operacyjny 680 milionów złotych. Przed rokiem to była strata, no i zysk netto ponad 480 milionów złotych, a rok temu mieliśmy prawie 400 milionów złotych straty. Także no, bardzo duża zmiana, pozytywna zmiana w naszych wynikach z dużej straty rok temu w roku covidowym do dużej, dużych, znaczących zysków. Także podsumowując to pierwsze półrocze, proszę Państwa, no, widzimy wiele elementów, które pomogło nam wypracować dobre wyniki. Ten przesunięty popyt, otwarte sklepy i... Chęć konsumentów do wydawania pieniędzy między innymi również na odzież znacząco nam pomogła. Te marże, które mieliśmy dzięki niskim cenom zakupu, znacząco nam pomogły, nie musieliśmy robić tyle wyprzedaży. Także wtedy wszystko działało klient, działał, klient chętnie kupował łańcuchy dostaw działały, towar był dostarczany na czas. No i teraz jest trochę inaczej, to się, to się zmienia. Natomiast rzeczywiście widzimy też to, że generalnie Konsument jest silny na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. To nam znacząco pomaga, no i nadal chcemy prowadzić nas, nasz biznes w bezpieczny sposób, dlatego utrzymujemy gotówkę netto na naszym bilansie. Kilka słów na temat planów. Trudno mi jest dzisiaj mówić w ogóle o planach, bo, bo ta dynamiczna sytuacja, która ma miejsce na Rynku, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, powoduje, że, że znowu ta widoczność w przód, jak będą wyglądały nasze wyniki, jak będą wyglądały marże, sprzedaży, no jest rzeczywiście bardzo słaba. Przede wszystkim chcę powiedzieć o wyzwaniach, bo, bo nie ukrywamy, że takie są znaczące przed nami. Przede wszystkim właśnie te zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące koszty transportu, które wydaje się, że patrząc z perspektywy. Nawet pierwszego półrocza przyszłego roku nie zmienią się. Wydaje się, że jeszcze pierwsze półrocze, a może nawet cały przyszły rok będziemy borykać się z wysokimi kosztami transportu, z problemami ze znalezieniem miejsca, wolnego miejsca na statkach do transportu naszych kontenerów. Pewnie zapytają też Państwo, co w związku z tym my planujemy, jakie mamy. Remedia na te trudne, na te zerwane łańcuchy dostaw. No, przede wszystkim staramy się przesunąć część kolekcji tutaj bliżej do Europy. Myślę, że Turcja będzie takim dużym beneficjentem, rzeczywiście, fabryki tureckie, dużym beneficjentem. Wiele firm przesunie tam swoją produkcję, my również. Staramy się oczywiście używać też transportu kolejowego. Różnie z tym bywa, bo to, co było dotychczas no, takim dużym atutem transportu kolejowego, a więc krótki czas dostaw, czyli przypomnę, y, transport morski z Azji do Europy 4 tygodnie, natomiast kolej do tej pory jeździła 2 tygodnie, to też się zmieniło. Powstały zatory na torach. Y, kolej stoi na granicach między Chinami, Chinami a Kazachstanem, czy na granicach też między tutaj. W Europie przed Polską. W związku z tym, niestety, ten czas transportu kolejowego wygląda w tej chwili tak samo jak transportu morskiego, a więc wydłużył się do czterech tygodni. No dodatkowo to, co jest niepokojące, to to, że ciężko nam dzisiaj, wkładając kontener na statek, przewidzieć, kiedy on przypłynie. Jeszcze dwa lata temu ta. Terminowość dostaw morskich była rzeczywiście bardzo wysoka. 85% statków przypływało na czas zgodnie z harmonogramem, wiedzieliśmy jak zapanować odbiór kontenerów. Dzisiaj ta terminowość jest tylko 30%. Statki pływają nieregularnie, czasem omijają jakieś porty, czasem nie zabiorą kontenerów z jakiegoś portu. Także te napięcia wygląda na to, że na razie nie znikną. Armatorzy, z którymi rozmawiamy, wcale nie są skłonni dołożyć kolejnych jednostek. Morskich do, do tego transportu. No i rzeczywiście fabryki, poza Chinami, wszystkie fabryki na razie pracują normalnie, natomiast w Chinach słyszymy, że od 20 września fabryki mają ograniczane dostawy prądu, co również może wpłynąć na opóźnienia w produkcji. Także borykamy się z tymi no, zakłóceniami w łańcuchach dostaw z Azji do Europy. Do tego nie wiemy, co będzie z kolejną falą zachorowań, czekamy, co tu się będzie działo, no, trzymamy kciuki, że wszystko jednak będzie dobrze i kolejnych lockdownów nie doświadczymy. Natomiast no, wzrost widzimy, inflacji też w Europie, koszty materiałów, koszty usług, koszty wynagrodzeń rosną, do tego coraz wyższe kursy walut. Natomiast podtrzymujemy nasz cel, ciągle podtrzymujemy nasz cel na ten rok, żeby. Żeby zwiększyć dwucyfrowo naszą powierzchnię. Dzisiaj możemy powiedzieć, że plany na koniec tego roku to co najmniej 27% więcej powierzchni handlowej niż to było rok temu. Mamy ciągle ambitne plany co do sprzedaży internetowej. Wierzymy, że te 2,8 miliarda, które zaplanowaliśmy na ten rok powinno zostać przekroczone w sprzedaży. No i będziemy ciągle pracować, żeby tą marżę operacyjną utrzymać jednak, mimo wszystko na lepszym poziomie. KapEx na ten rok to podtrzymujemy również 1,2 miliarda złotych, głównie większość, prawie 1 miliard złotych na nowe sklepy. No i cieszymy się też z tego, że te nasze kolekcje znajdują uznanie w oczach klientów, klientek. Ten stosunek który, ceny do jakości, który chcemy utrzymywać w dłuższym czasie, wydaje się, że rzeczywiście procentuje. Te nasze kolekcje bardzo dobrze się sprzedają. Oczywiście musimy zadbać tylko o to, żeby trafiły na czas do sklepu. Także to tyle z naszej strony, jeśli chodzi o update o aktualnej sytuacji. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań. Tak, to zaczynamy od pierwszego pytania. Proszę o informację, jaka część kolekcji AW21 została dostarczona, a, jaka część do, a jakiej części dotyczą potencjalne opóźnienia? Mhm. Opóźnienia dotyczą, rzeczywiście, tak jak mówiłem, średnio trzy tygodnie. Przy czym takie skrajne, skrajne opóźnienia, które widzieliśmy, no, dotyczą nawet może to, to obrazowo, obrazowo opowiem że kontenery, na przykład ze strojami kąpielowymi, które miały dotrzeć do nas w lipcu, dotarły dopiero we wrześniu, więc no, już nie muszę Państwu tłumaczyć, jakie problemy powstają w związku z tym. Natomiast w tej chwili około 15-20% kolekcji mamy opóźnionej. To oczywiście, to oczywiście wpływa też na nasze plany sprzedażowe na ich realizację. Tutaj od razu może wyprzedzę pewne pytania, ale jak wyglądał trzeci kwartał sprzedażowo, no dobry sierpień, tu jest rzeczywiście potężny taki efekt back to school. Mieliśmy bardzo dobre, rekordowe sprzedaże w sierpniu. Później wrześniu, który był trochę gorszy i może trochę nietypowy, bo sprzedaże w sierpniu były niższe niż. We wrześniu były niższe niż w sierpniu. To, to się rzadko zdarza. No i teraz wchodząc w październik, też widzimy, że te dynamiki sprzedaży z. Z dnia na dzień, czy z tygodnia na dzień trochę przygasają, więc na pewno brakuje nam towarów takich, które w tym okresie się sprzedają. Więc będziemy musieli oczywiście tym towarem jakoś zarządzić. Faktem też jest, że ta odroczona, ten odroczony popyt chęć zakupu, on się w pewnym momencie skończy. Tak, 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 tak. No. Być może właśnie teraz jest ten etap, że no, kończy się. Kolejne pytanie. Proszę o informację, jaka może być skala podwyżek cen na kolekcję AW21 oraz na SS? Dobrze, spodziewamy się, że czy planujemy na kolekcję SS, że, że ceny naszych towarów wzrosną między 5 a 9%, także średnio to pewnie będzie jakieś 6 do 7%, żeby pokryć koszty czy, czy wzrost inflacyjny, natomiast to co tutaj muszę dodać od razu przy tym pytaniu to no, wzrost kosztów produkcji, te 10 do 20%, które notujemy wzrostu w dolarzu producenta, średnio pewnie 15% spowoduje rzeczywiście no, wpływ na nasze marże handlowe, także marże handlowe kilka punktów prawdopodobnie w sezonie SS22 w dół w stosunku do tego co widzą Państwo dzisiaj. Okej, okay, kolejne pytanie. Tutaj widzę dużą aktywność, więc będę dobrze. czytać po jednym pytaniu. Dobrze, dobrze. Odpis na zapasach. W jakim stopniu dotyczył poprzednich kolekcji, a w jakim kolekcji AW21? Mhm. No tak, znacząca większość dotyczy oczywiście kolekcji sezonów poprzednich, a więc SS szczególnie 21, którą wtedy wyprzedawaliśmy, czy kończyliśmy wyprzedarze zamykając pierwsze półrocze. Natomiast właśnie część część około 15% całości odpisów dotyczyło również kolekcji tej AW, która płynęła opóźniona. To w zasadzie po raz pierwszy w tej chwili dokonaliśmy takiego odpisu kolekcji, które po raz pierwszy dopiero Wpłyną do nas do magazynów, a wiemy, że spóźnione są i będziemy musieli jednak pewnie je przecenić, bo wejdą za późno do sklepów. W jakim stopniu zagadnienie płynności dostaw jest odczuwalne w kontekście kontraktacji SS-22? Tak, to też fajne pytanie, dlatego że, jak Państwo mogą się spodziewać, skoro mamy dzisiaj opóźnienia w transporcie, to staramy się przyspieszyć produkcję. Żeby szybciej te towary przyjechały albo inaczej, żeby załadować je na tyle szybko, żeby przyjechały na czas. A więc staramy się pewne działania wyprzedzać. Tylko co z tego, skoro robią, to tak wszystkie, wszyscy, tak, wszystkie firmy na, na rynku robią podobnie. Także przed nami ten ciężki okres, czy gorący okres zakupów przedświątecznych, gdzie wszyscy próbują te towary na czas sprowadzić do sklepów. Później jest tak zwany chiński nowy rok, a więc fabryki chińskie będą zatrzymywać produkcję, więc też wszyscy muszą wcześniej złożyć zamówienia, żeby wcześniej tą produkcję zrobić, żeby później to przetransportować do, do Europy. W związku z tym staramy się oczywiście zapewnić sobie miejsce na tych statkach i przesuwać te terminy produkcji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie jest to łatwe, bo wszyscy tak robią. No, dodam, czy powtórzę może, że również część produkcji zdecydowaliśmy się przesunąć jednak do Turcji, żeby można było szybciej ją dostarczyć. Wyzwaniem jeszcze oprócz świąt Bożego Narodzenia będzie też Black Friday, który jest tak, tak, świętem tak, tak, handlowym zakupowców. Kolejne pytanie. Wspominacie Państwo, że ceny zakupowe wspierały marże brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu 2021. W jakim stopniu? Jak duża jest presja w związku z, zaburzonym, z zaburzonymi procesami produkcji w Azji i inflacją? Mhm, tak, jak patrzyliśmy sobie na te nasze ceny, co by było, gdybyśmy nie mieli takich nasze marże. Co by było, gdybyśmy nie mieli takich dobrych cen zakupu to 3 do 4 punktów procentowych marże byłyby niższe. Także rzeczywiście udało się zaoszczędzić dość dużo dzięki tym lepszym cenom zakupu. Kolejne pytanie dotyczy również towaru. Jaką skalę podwyżek widzicie obecnie? W tej chwili na rynku. Nie widzimy dużych podwyżek. Nasi konkurenci, my też zresztą zrobimy dla kolekcji jeszcze jesienno-zimowej, powiedzmy chyba kosmetyczne podwyżki rzędu 2-3%. Tak, jeszcze nie ma takiej dużej presji, natomiast no, obserwujemy, co się dzieje na rynku. Pewnie dopiero te nowe ceny ujawnią się wrazem z pojawieniem się kolekcji wiosennej na półkach, natomiast my już nawet nie patrząc na to, co będzie robić konkurencja, Natomiast obserwując właśnie presję kosztową, presję wzrostów inflacyjnych, musimy podnieść ceny, także tak jak mówiłem, od 4-5 nawet do 9% w zależności od asortymentu, ceny wzrosną w kolekcji wiosennej przyszłego roku. Kolejne pytanie. Czy we wrześniu widać podobne trendy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu rynku rok do roku jak w sierpniu? GUS podawał 28% wzrost w tekstyliach, odzieży i obuwiu. Tak, no my mieliśmy nawet wyższe dynamiki niż podaje GUS we wrześniu, natomiast to, co nas niepokoi, to ta wygasająca dynamika czyli, jak Państwo widzieli, na pierwszym, za pierwsze półrocze sprzedaż wzrosła 80%, za drugi kwartał już 70%, potem w sierpniu te dynamiki były około 60%. 50% HA we wrześniu i teraz, jak patrzysz już na październik pierwsze dni to jest 40% albo poniżej, więc no ta dynamika sprzedaży w kolejnych miesiącach jest coraz niższa. Przejdźmy do kolejnego pytania. Z danych HMU za trzeci kwartał, czerwiec, sierpień wynikało, że udział w rynku Polski tej spółki spada. Sprzedaż plus 5% rok do roku. Czy na rynkach widzicie Państwo, również niższą presję konkurencji? Odpowiem tak, nie widzimy mniejszej presji konkurencji, bo nikt się nie wycofuje z rynku, wszyscy są na tym rynku, natomiast wydaje się, że podobne problemy, jak ma nasza firma, jeśli chodzi o dostawy, to notują też inni dostawcy. W związku z tym, przy silnym konsumencie, który chce kupować. No wydaje się, że firmy nie muszą już tak mocno walczyć ceną, nie muszą tak dużo, tak mocno przeceniać towarów, bo klient chce kupować, a tych towarów po prostu jest chyba jednak mniej. Tak, zgadza się. Kolejne pytanie: w jakim stopniu realizacja odłożonego popytu, a w jakim mniejsza presja konkurencji wspiera sprzedaż? Ciekawe pytanie. Mm. No powiedziałbym, że chyba popyt jest tutaj kluczowy, że rzeczywiście to przesunięcie popytu z pierwszego kwartału przy lockdownie na drugi to jest kluczowy w tej chwili czynnik powodujący, że no firmy z naszej branży jednak mają dość dużą łatwość w sprzedaży towaru. Także powiedziałbym, że teraz silny konsument to jest to, co napędza nas, napędza sprzedaże. Zobaczymy jak będzie rzeczywiście jesienią, bo, bo to się bardzo dynamicznie w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniało, także no, ciekawe, co, co pokaże przyszłość. Przyspieszenie ekspansji sieci w tym roku, jakich dotyczy geografii i brandów? Tak, przede wszystkim rozwijamy brandy, które Dobrze sprzedają się w mniejszych miejscowościach, bo mają niższą cenę. Także mówimy o Kropie, o Hausie i o Sinseju. W tym momencie te nasze flagowe marki, więc Rezerw i dodatkowo Mojito rozwijają się wolniej, bo dla tych marek takich jak Rezerw i Mojito rozwijamy się głównie w sklepach stacjonarnych, w dużych miastach, w centrach handlowych i przede wszystkim nacisk duży na, na internet. Przepraszam, dla rezerw i to tak, online. Tak, I tu, i tu jest głównie, głównie online, bo chcemy być tylko w większych galeriach handlowych. Natomiast rzeczywiście brandy te młodsze z, naszej, z naszego portfolio rozwijają się dobrze w mniejszych miejscowościach i te retail parki, które powstają w tej chwili w Polsce w mniejszych miejscowościach, ale też powstają w Rumunii, powstają w Bułgarii, powstają w Rosji i w całym tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a więc zejście handlu do tych mniejszych miejscowości, to tutaj również chcemy uczestniczyć w tym nasycaniu mniejszych miejscowości, również naszymi sklepami, stąd rzeczywiście ekspansja. Jeśli chodzi o geografię, to przede wszystkim wschód, a więc Rosja, Ukraina, Rumunia. To są ciągle te trzy kraje, w których chcemy rosnąć najszybciej, bo tam jest więcej tych mniejszych miejscowości i tam możemy zaistnieć. Oczywiście nie zapominamy do tego dodać do tych mniejszych brandów możliwości sprzedaży online. Tutaj też oczywiście my to oferujemy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o zachód, to nie planujemy większej ekspansji. Bo znamy sytuację, która jest w tej chwili właśnie na tych rynkach. Tak, mamy jeden sklep w Wielkiej Brytanii i to utrzymujemy. Utrzymujemy też sklepy w Niemczech. Tutaj ekspansji nie planujemy. Patrząc rzeczywiście to, co mówisz na Europę Zachodnią, na chyba większe problemy w handlu w Europie Zachodniej niż w Europie Środkowo-Wschodniej, no jesteśmy w tej chwili jako spółka beneficjentami ciągle tego silnego konsumenta w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego, że nadal chce kupować, konsumować to jeszcze nas ciągle napędza. Tak wygląda, jakby Europa Zachodnia i Europa Wschodnia zupełnie innymi prawami się rządziła, jeśli chodzi o rynek odzieży. Zdecydowanie tak. Myślę, że te dwa ostatnie lata, trudne, lata covidowe, jeszcze bardziej to podkreślimy. Jeszcze jedno pytanie dotyczy właśnie ekspansji, ale bardziej konkretne. Mhm. Dotyczy powierzchni. Czy. Na tym etapie roku możecie się Państwo podzielić tempem planowanej ekspansji powierzchni w 2022? No tak, nasze plany w tej chwili, które, które no budujemy na kolejny rok 2022, też są dwucyfrowe, także chcielibyśmy utrzymać około 20%, 20 wzrostu w powierzchni handlowej. Okej, okay, dzięki. Jakiego znormalizowanego poziomu kosztów na metr kwadratowy należy oczekiwać w najbliższych kwartałach? No i właśnie to jest to pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ta zmienność rynków, turbulencje, inflacja powodują, że sami nie wiemy, jak będzie wy wyglądała baza kosztowa w przyszłym roku. Mhm. Przejdźmy do następnych pytań. Padło już pytanie i padła odpowiedź o powierzchnię, rozwój powierzchni w następnym roku, natomiast mhm. Uzupełnieniem będzie w jakich markach i w jakich krajach, jeśli chodzi o rozwój powierzchni. Będziemy kontynuować ten trend, czyli młodsze marki, a więc jeszcze raz Crop House i, i Cincy, czyli te marki, które dobrze pasują do koncepcji retail, parków, do mniejszych miejscowości. To właśnie te marki będą nadal rozwijane, jeśli chodzi o nową powierzchnię, nowe sklepy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak kształtują się wyniki w Wielkiej Brytanii i w Niemczech? Mhm. Mm w Wielkiej Brytanii bardzo słabo. Widać, że po Brexicie no, problemy z transportem, z dostarczaniem towarów do Wielkiej Brytanii powodują, że te wyniki pewnie w tym roku będą jeszcze gorsze niż w ubiegłym roku. Natomiast no, optymistycznie patrzymy na Niemcy. Z jednej strony ta nasza obecność na tym rynku już siódmy rok, dobra czy zwiększająca się znajomość naszego brandu marki Reserve powoduje, że Niemcy coraz chętniej kupują nasze towary w internecie. I to w zasadzie w tej chwili właśnie sprzedaż internetowa w Niemczech bardzo mocno napędza sprzedaż w tym kraju. I co za tym idzie, wierzymy, że w tym roku będziemy mogli po raz pierwszy osiągnąć zyski na rynku niemieckim. Jakiej sezonowości w wynikach można się spodziewać w tym roku? No, też chciałbym wiedzieć: dużej sezonowości albo dużych, dużych, pewnie. Hmm, zmian, także trudno mi odpowiedzieć na to, na to pytanie, mamy sami wiele znaków zapytania, Zastanawiamy się jak będzie wyglądać jeszcze ten rok. No, generalnie trzeci kwartał powinien być dobry, bardziej martwi się o, o czwarty kwartał, a chyba najbardziej jednak o pierwsze półrocze przyszłego roku. Dzięki. Czy mogą Państwo w przybliżeniu w punktach procentowych skwantyfikować w jakim stopniu wyzwania chodzi o produkcję i ceny fraktu mogą obniżyć marżę brutto w drugim Półroczu 21 i w 22 roku. Podam pewien przedział, bo, bo sami nie jesteśmy pewni, jak jeszcze się będzie to kształtować. Przyszły rok zależy jeszcze dużo od kursu dolara amerykańskiego, który no, niestety w tej chwili rośnie. Ale tak, patrząc na marże na Drugie półrocze tego roku, to marża zimowa chyba będzie, będzie trudniejsza. Tutaj spodziewamy się spadków marży o jakieś 2 do 3 punktów. Natomiast na przyszły rok, bardziej może na sezon wiosenno-letni, bo jeszcze nie mamy dokładnych planów na sezon późniejszy, na jesień zimy. Ale wiosna, lato widzimy, że marże handlowe mogą być niższe, 5 do 6 punktów procentowych. Okej, okay, dzięki. I jeszcze pytanie kolejne. Wydaje się, że Inditex nie komunikował aż takich problemów, relatywnie wręcz wygląda bardzo mocno. Czy nie boicie się, że po podwyżkach cen waszej kolekcji staną one się relatywnie mniej atrakcyjne w stosunku właśnie do Inditexu? I czy to ciągle ma znaczenie to pozycjonowanie się LPP Inditex, czy już na tyle macie mocny brand? Że od takich porównań odeszliście. No, czy się nie boimy. No, ja powiem, że ja bardzo się boję, e, tych, tych elementów, które, o którym Państwu mówiłem, które dotyczą przyszłości. Także no, oczywiście, że bo, boimy się podnosić ceny. Pamiętajmy, że przez wiele długich lat w naszej branży była raczej deflacja i ceny spadały średnio, a, a nie rosły, więc to będzie e, pierwszy raz, kiedy rzeczywiście znacząco podnosimy te ceny. No, ale cóż, musimy to zrobić. Musimy zadbać też o stronę wynikową, pokryć te rosnące koszty. Więc, mimo tego, że mamy gdzieś tam na ramieniu strach związany z podwyżką cen, musimy to zrobić. Jeśli konkurencja nie zrobi tego ruchu, to rzeczywiście ta różnica w cenach się zmniejszy. No, ale wydaje się, że Mając coraz więcej brandów, czy, czy, czy powiedzmy może nie tyle, bo mamy tyle samo brandów, ale linii, y, linii biznesowych y, w rezerw, to jesteśmy w stanie troszkę od tej konkurencji się odróżnić. Dodatkowo napędza fajnie online tą sprzedaż. No a trzecia rzecz to z punktu widzenia całej firmy, to te brandy tańsze, które się mocno rozwijają, powinny dla całości ewentualnie zamortyzować właśnie te negatywne skutki, jeśli się pojawią cen. Wzrostu cen w rezerwie. I mamy już ostatnie pytanie. Kiedy będzie dostępny sklep internetowy w Serbii? Bo wszystkie kraje wokół Serbii mają sklep internetowy już od dawna. Tak, tak, tak. Bo to jest dlatego, że robimy za dużo sklepów naraz i to nie, jest, nie jesteśmy w stanie wszystkich sklepów w jednym czasie uruchomić. Chcielibyśmy mieć już sklep i w Kazachstanie, i w Serbii, i, i w paru innych krajach internetowe. No, drodzy Państwo, to jest tak, że mm, brzmi prosto. Jest trudno zrobić pełną obsługę klienta, jeśli chodzi o wysyłkę, jeśli chodzi o lokalne płatności, lokalny język, obsługę telefoniczną, call center. Także dlatego tak wolno to robimy, żeby, żeby to było dobrze ustawione. Najpierw zajęliśmy się krajami Unii Europejskiej, bo tu jest robić takie usługi najłatwiej. Serbia jest niestety poza Unią Europejską, także Serbia czeka w kolejce tak samo Bośnia, tak samo Kazachstan, chcemy zrobić oczywiście docelowo we wszystkich tych krajach, natomiast projektów, które mamy w tej chwili rozpoczętych nie tylko w e-commerce, ale w całej firmie jest ponad 100 i staramy się je w odpowiednim czasie realizować, mając takie zasoby, jakimi dysponujemy w tej chwili. Także nie wiem, czy uda się zrobić Serbię w 2022 roku, mam nadzieję, że tak, ale dzisiaj żadnych obietnic jeszcze nie chcemy składać. Mówiłam o ostatnim pytaniu, ale jeszcze jedno jest pytanie. Kiedy inne marki doczekają się aplikacji obok rezerw? Yy, tak, w tym roku jeszcze ruszy aplikacja dla SINSEJA, a pozostałe marki yy, aplikacje będą dopiero w przyszłym roku. Okej, okay, dzięki. I wydaje się, że to wszystkie pytania. Także yy. za wszystkie wasze pytania bardzo, bardzo dzisiaj dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. W grudniu. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Do widzenia.